Jak to nie trzymaj tylko tajemnicę? Tylko z boku nie nagrałam w kurczu tego, wiesz? Idziemy teraz na molo. To co? Idę. Idę. O, tam jest molo. A tam się płaci. Chyba dolara. Jak to było? O, za wędkowanie 7 na dzień, a za spacer dolara. Dojść do molo, musimy przejść przez sklepik. Jesteśmy teraz na molo w Navar Beach. Tak? Tak. Okej, ja wam teraz nagram tutaj ten piękny widok. Świetny. A z drugiej strony tak. Aureka jest zapatrzona na tych surfingowców. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie, jak tutaj pływają. Nie dotykaj go, bo on cię ugryzie, tak? Tak. One gryzą. Ale ich jest tu sporo. Zobacz, jaki tam ptak ładny jest. Pelikan piękny. Widzisz tego białego ptaka tam? Na mostku? To jest żółwik. Chciałam tutaj wam nagrać, bo to takie było fajne miejsce. Zobaczcie. Tutaj za mną już jest właśnie to akwarium. Tutaj już jest plaża, czyli ludzie tutaj korzystają z plaży. Tam jest molo i tam zaraz po tamtej stronie jest
takie centrum, są bary, sklepy, takie kafejki, właśnie plac zabaw dla dzieci. Wczoraj tam byliśmy i po tej stronie jeszcze można mieszkać, możecie sobie wynająć pokój albo mieszkanie. Teraz będzie pokaz delfinów właśnie, bo to jest co godzinę, chyba jest kilka takich shows w ciągu dnia. Zaraz będzie godzina 12, więc my się załapiemy na ten, który jest o 12, jest za 10:12. Tu jest pięknie i coraz bardziej mi się tutaj podoba w tych okolicach właśnie Destyn. Spotkaliśmy tutaj takie fajne miejsce właśnie, gdzie można się przejść na spacer. Tam jest plaża, ale już tam nie doszliśmy, bo, no bo wózkiem tam nie zajedziemy. Jest troszkę ciężko z dwójką dzieci i z maluszkiem jeszcze takim, który nie chodzi. Więc tylko poszliśmy się tutaj kawałek przejść. Jest to tak ślicznie, a takie można fajne zdjęcia porobić. Ci, co lubią się bawić w fotografię, mogliby tutaj naprawdę zrobić fajne zdjęcia. I wiecie co? Właśnie tam jest taka para. Właśnie nie wiem, czy oni robi sesję jakąś zdjęciową, czy oni coś nagrywają. Mają cały sprzęt, mają właśnie kamerę od razu z tym, ze statywem. My nie braliśmy statywu, to troszkę ciężko jest właśnie zrobić fajne zdjęcia, albo i też nagrać coś. Zobaczcie, jakie tam są fajne widmy. Przepiękne. I tu jest oczywiście zakaz, ogrodzone takimi liniami. Można tam napotkać jakieś niebezpieczne zwierzaki. I jest też to chronione. No, jest napisane, że mogą to być właśnie niebezpieczne species. Ciekawe, jakie to species? Kurczę, mogą tu... Jezu, jakaś taka tam jest dziura. Jakby tam coś z tego mogło wyjść, albo już wyszło, jakiś wężyk. Dobra, idziemy. Kolejne śniadanko u nas. Domowe. Kawka. Kanapki i jajeczka z paróweczką. Fajnie tam mają. Jest tak, gdyby nam był tak powoli i wziąć, to by było fajnie. Chodziła, ściana, spinaczkowa, spinaczka. Aha. Ale to
tam gdzieś brudno. W środku? No, pomyśl sobie. Ojej, co tam? O, ten Titanic leci. Wow. O, tutaj skaczą. Tak, zjedz! Jestem teraz na plaży z rodzinką. Rodzinka się bawi w wodzie. Latają się w wodzie. A reszta siedzi na kocyku. A ja tutaj siedzę i chciałam wam powiedzieć trochę. I chciałam wam trochę powiedzieć o tym miasteczku tutaj właśnie Destin. Jest ono położone na szmaragdowym wybrzeżu Florydy. Dlatego też miasteczko to słynie z tych białych piasków. Z tych białych plaż i szmaragdowo-zielonych wód. Zobaczcie na te wody. Ogólnie miasteczko to na początku było małą wioską rybacką. Teraz jest popularnym miejscem turystycznym. Więc tak, jest tutaj bardzo dużo rybaków. I miasto to nazywa się najszczęśliwszą wioską rybacką świata. Ogólnie nazwa Destin, nazwa tego miasteczka pochodzi od nazwiska Leonarda Destina, który był kapitanem rybackim z Nowego Londynu. Connecticut. Osiedlił się tutaj w XIX wieku. Zbudował kolonialny dom w Nowej Anglii, w miejscu rezerwatu wojskowego Moreno Point. Ogólnie badania, które były przeprowadzone w 2013 roku, wskazują, że jest to jedno z miast na Florydzie, które jest najbardziej zagrożone powodzią. Wiecie co? Nas tutaj takie złapały właśnie burze, ulewy, to przez te chyba dwa dni, przez które tak lał deszcz, to można było zauważyć, że wiele terenów było zalanych. Jesteśmy nadal w Destin, tylko na osiedlu mieszkalnym. Podobne domy jak w Chicago, tyle że bez tych palem u nas. Ale piękna palma, nie? Śliczna, ale piękną mają palmę. Która jest godzina teraz tutaj? 7:39 wieczorem, zobaczcie jak ładnie. Te zielone samoloty latały właśnie podczas II wojny światowej. Wow. Ale ten jest olbrzymi. Ten jest olbrzymi, nie? One wyglądają tak jak w filmach. Taki właśnie wojenny. Chodź, chodź! Jeżeli będziecie kiedykolwiek tutaj w Destin, nie zapomnijcie odwiedzić tego tutaj właśnie Muzeum Samolotów Wojskowych. Bo jest tak bardzo blisko tego naszego lotniska. Chyba 2 minuty. Zobaczcie, cudo. Niesamowite są.
popatrzcie, jakie to jest ogromne. Idziemy, bo jest strasznie ciepło nam. Jest strasznie gorąco, a my już jesteśmy ubrani na powrót do domu.